Uchodźcy z Ukrainy oprócz żywności, ubrań i leków potrzebują również schronienia. O czym najlepiej powie nam dr Bartosz Czepil. Jeszcze niedawno byłem w Kijowie, pamiętam, w 2019 roku i ten klimat kijowski, teraz widzę, że on jest rozdeptywany po prostu, to co się tam dzieje. Mieszkałem, pamiętam, w centrum miasta, miałem hotel wprost na Plac Niepodległości. Teraz ten Plac Niepodległości jest w centrum całego świata i ja widzę, jak ten Plac Niepodległości, on teraz niestety zmienił swój kolor, jest pusty. To był czwartek, pamiętam, ja zadzwoniłem do profesora Wyganowicz, który jest takim naszym kontaktem tam na zachodniej Ukrainie. Czy ona ma kontakt z naszymi przyjaciółmi? Czy zadeklarowała im pomoc? Ponieważ ja mam domek pod Topolem, który stoi w zasadzie nieużytkowany. No i ona powiedziała, że ona zadeklarowała, że ona jest z nimi w kontakcie, że jak będzie trzeba, to się do mnie odezwie. To był czwartek, pamiętam. No i w sobotę rano dzwoni do mnie i mówi, że jest taka potrzeba, że tak przy okazji nasz były student tak naprawdę potrzebuje schronić swoją rodzinę. To była sobota, kiedy dostałem rano telefon i o godzinie 18 czy 19 one przyjechały z Przemyśla. W Opolu zostały odebrane, zawiezione na miejsce pobytu. No, zaopiekowaliśmy się nimi tak, jak potrafiliśmy najlepiej. Już w niedzielę dziewczynki się bawiły na placu zabaw. Tęsknią za domem oczywiście, ale nie wiemy, jak się rozwinie sytuacja i nie wiemy, czy to będzie tydzień, tygodnie, miesiące. Może nawet dłużej. Także tutaj akurat z mojej strony jest tak, że będą u mnie tak długo, jak będą potrzebować. Ale wydaje mi się, że oczywiście liczy się też każdy gest, nawet jeden nocleg, dwa noclegi, to może być też duże wsparcie dla takich osób. Na pierwszym etapie inwazji Urząd Miasta na pewno podjął taką inicjatywę. Była taka strona, jest dalej zresztą na Facebooku, Opole dla Ukrainy i wiem, że to Urząd Miasta jest tą instytucją, która odpowiada za ten fanpage i tam jest Centrum Dialogu Obywatelskiego, które koordynuje działania. Ja wtedy na przykład też zgłosiłem swoją chęć udzielenia schronienia w Opolu, bo też mam jeden pokój wolny i oczywiście w Turawie. I pamiętam, że jeszcze do mnie w piątek zadzwonili, bo mieli taką sytuację, że dwóch ukraińskich pracowników wracało z Litwy do Ukrainy i w autokarze dowiedzieli się, że jest inwazja. Prawda? Wobec tego mieli opcję, że mogli dojechać do granicy i później musieli się dostać do Charkowa. I oczywiście wejście w granicę państwa ukraińskiego oznacza też od razu zaciągnięcie ich do wojska. Prawda? To ci ludzie, oni u mnie wtedy też zostali na jedną noc. I to była wtedy inicjatywa Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola. To się dzieje na Facebooku, bo często te urzędy również ogłaszają różnego rodzaju zbiórki, ogłaszają różnego rodzaju zapotrzebowanie na tych fanpage'ach. To też ewoluuje. Ludzie teraz zauważyłem, że zerwali się wspólnie. Mamy taki przejaw zbiorowej solidarności i udzielają ogromnego wsparcia rzeczowego, również finansowego. Ja sam pamiętam, że wczoraj zawieźliśmy tam do tego miejsca, gdzie są osoby, które przyjęliśmy, pełne torby, chyba 5 toreb, zabawek, ubranek, prawda? Także tej pomocy rzeczowej jest masa i wydaje mi się, że wobec tego też trzeba dokładnie sprawdzać, jakie jest zapotrzebowanie aktualnie w danym momencie, prawda? Bo to zapotrzebowanie. Każdy z Was może pomóc. Jeżeli macie możliwość zabrania kogoś pod swój dach, zróbcie to. Zaangażujcie się w organizowanie zbiórki i wolontariat. Pamiętajcie, robimy to wszystko w słusznej sprawie.